W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 37 werset. Musisz tylko zaczerpnąć. Ujściem Amazonki płyną do Oceanu Atlantyckiego gigantyczne ilości słodkiej wody. Dlatego woda jest jeszcze zdatna do picia wiele kilometrów w głąb oceanu, o wiele dalej niż można by się tego spodziewać, stojąc na wybrzeżu. Dawno temu pewien żaglowiec płynął z Europy do Ameryki Południowej. Burza i mgła przedłużyły jego podróż o wiele dni. Żaglowiec był już w drodze tak długo, że pitna woda znajdująca się na pokładzie powoli się kończyła. Załoga dokładała wszelkich starań, aby jak najoszczędniej korzystać z jej zasobów, ale wkrótce ostatnia beczka została opróżniona. Co gorsza, ustał też wiatr, dlatego statek utknął na mieliźnie, przez co nadzieje na wypłynięcie i ocalenie spadały niemalże do zera. Jak wielka była radość na pokładzie, gdy dwa dni później zauważono inny przepływający niedaleko statek. Gdy był już wystarczająco blisko, przekazano mu informację za pomocą alfabetu semaforowego. Poinformowano obcą załogę o żałosnej sytuacji na unieruchomionym statku. Treść informacji brzmiała: giniemy, bo nie mamy już wody. Odpowiedź nadeszła szybko i wzbudziła ogólne zdumienie. Woda otacza was ze wszystkich stron. Musicie jej tylko zaczerpnąć. Oni nie wiedzieli, że właśnie znajdują się w zasięgu potężnego nurtu Amazonki i płyną po słodkiej, a nie słonej wodzie. Dobra, zdatna do picia woda otaczała ich ze wszystkich stron. Chociaż w zasięgu wzroku nie było jeszcze lądu. Być może pytasz i ty pytasz, co muszę zrobić, aby zostać uratowanym? Co muszę zrobić, aby zostać zbawionym? Odpowiedź brzmi następująco. Żywa woda Bożej miłości otacza cię ze wszystkich stron jak ocean. Ty jej po prostu zaczerpnij. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 37 werset.